Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpio, witam was w 41. odcinku z Wiedźmina 2 Zabójcy Królów, edycja rozszerzona. Tydzień przerwy, myślę, że mi sam raz zrobił, abym mógł dalej nagrywać dla was materiały. Zapomniałem, że dzisiaj też jest jakby takie święto i niestety sklepy pozamykane, więc dopiero jutro się przejdę po słuchawki. Dzisiaj jeszcze jakoś to zniosę, zresztą tydzień już siedzę w tych słuchaweczkach i telefonu, to jakbym się już od tego bardzo jakoś przystosował, ale w nich nagrywać wiecznie nie będę, spokojnie, to do czasu. Postarałem się już zrobić te wszystkie misje poboczne, z wyjątkiem jednego, który no bardzo mi zawadzał. Chodziłem wszędzie, gdzie się dało, nie znalazłem tej ostatniej komnaty z tymi pieprzonymi, kamiennymi gównami. Nieważne, idziemy już na misję fabularną. Mam już dość tych pobocznych, szczerze mówiąc. Chciałbym jak najprędzej już skończyć tego Wiedźmaka. 40 odcinków, prawie ponad. To jest naprawdę coś niespotykanego u mnie. Widzę, że bardzo ci śpieszno na obrady. Mamy sprawę niecierpiącą zwłoki, wybacz. Zwłoki? Tak, widziałem. Zresztą nie obchodzi mnie to. Ja usłyszałem, co chciałem. Co takiego? Na tronie Edirn zasiądzie prawowity następca tronu. Zapanuje pokój. Czego chcieć więcej? Książę Stannis? Jest tutaj? Król Stannis. Koronował się 2 dni temu w Wengerbergu i tylko przysłał wieści. Będzie dobrym królem. Że mu tego penisa nie odcięto, no. A ten co? Znowu ci się coś przypomina? Truciciel tchórz i krętacz. Książę Stannis. Aha. Trząsł się z obrzydzenia, gdy przemawiał do chłopów. Pogarda wylewała się z niego kaskadami. Jednak nie zasługiwał na samosąd. O taką sprawiedliwość walczyła Saskia. Książę Stannis I, syn Demawenda III, został 17. królem Edirn. Zdobył serca ludzi. Został okrzyknięty nadzieją narodu. Proszę. W końcu zniszczone królestwo potrzebowało władcy, wrażliwego na los poddanych. Takim królem miał być Stannis I. Aha. No to mamy nowego króla. Zarąbiście. Dobra, mamy naszą przecudną Triss. Dobrze, że jesteś. Mamy mało czasu. To wiem. Na rozwiązanie tej łamigłówki. Najpierw trzeba przejść przez strażę. Kurde. Biorę to na siebie. Bądź ostrożny. Dobra, dobra, spokojnie. Zawsze jestem ostrożny. Kochaniutka, czy ja kiedykolwiek nie byłem ostrożny? Bardziej być nie może. Dobra, jesteśmy w tym pieprzonym amfiteatrze. To może tak się dostaniemy do tych ruin? Chwileczkę, nie. Okej, nieważne. Zapomnijcie o tym, o co powiedziałem. A tu jeszcze są jacyś ludzie, może się da z nimi porozmawiać. Witaj. Przyszedłeś. Siema. Na przedstawienie? Odwołane do odwołania. Przerzuciliśmy się na rynek usług. No więc jakie usługi świadczysz? Kiedyś byłem niezłym miecznikiem. A przynajmniej zapowiadałem się na takiego. Przyszedł pogrom, zabrał warsztat, ale fach w rękach został. W zasadzie wolę połykać ostrza, niż klepać. Ale żona boi się. Pozdrowienia dla żony. Sam ją pozdrów. To Ilona, elfka z brodą. Jak się żyje z brodatą elfką? Normalnie. Nie zabieramy roboty do domu. Dobra. Co tam masz w ogóle? Mamy już zbroję wranów. Mam już ten miecz, więc znalazłem go gdzieś, nie wiem, na jakichś ruinach. I nawet się cieszę, bo miałem naprawdę słabiutki mieczyk. Teraz nie mam już o co marudzić. Wszystko mam OP. Przynajmniej tak myślę, że mam wszystko tak OP. Okej, coś tu jeszcze mogę znaleźć. Nie, nie sądzę. A resztę to pierdoły. Okej, możemy iść. Tu mamy chyba te nasze... Przygotujcie się do ostatniej lekcji. To chyba... Ostatniej? Przecież... Fuck. Bez dyskusji. To będą zajęcia poglądowe. Praktyczne. Dowiecie się, na co czarodziejka żadną miarą zgodzić się nie może. Aha. Będziecie ćwiczyć masturbację? Nie, nie. To ja wam nie przeszkadzam. Okej. Idziemy stąd. Zapomnijmy o tym miejscu. A... O, ty. Już po was.
Nie dacie ze mną rady. O kurde, są ciężko zbrojne zdziry. Więc tu nie będzie łatwo. Ale wymiękają, widzę. O Jezu, jaki damage dostają. Cię kręcę. Pudło. O, ładnie. Strażnikami już się zająłeś. Wiem. Banał. Nie mogliśmy się dogadać. Skoro droga jest wolna, możemy już iść? Tak. Chodźmy. Ach, wszystko się wreszcie wyjaśni. Dobra, chodź, baby. No, po strażnikach my możemy już w końcu. Czy wam się to podoba, czy nie, Janie Natalii? Stemeria zostanie podzielona. Dla jej dobra. Dla dobra całej północy. Zjednoczone siły Kedwen i Redani zakończą walki starszych rodów i zagwarantują pokój od Gorzwelen po Elander. W chwili obecnej Temeria przypomina coraz bardziej Dolinę Pontaru. Która, jeśli dobrze rozumiem, znajduje się obecnie pod władaniem Edirn. Mylisz się, Radowidzie. Vergen jest wolne. Wolne? Co to ma niby znaczyć? Dolna Marchia nie należy już do Kedwen ani do Edirn. Wyrzekliśmy się księcia Stenisa. Króla Stenisa. A także pobiliśmy armię króla Henselta. Twoje oddziały to zbieranina zbuntowanego chłopstwa i elfich rozbójników, dziewczyno. Prędzej czy później będą musiały złożyć komuś hołd lub zostaną rozbite. Dolina Pontaru złoży hołd mnie, królowej Saski. Jako niepodległe państwo opowiadamy się za powołaniem rady i kapituły. Pochodzisz z ludu. Jedyna korona, którą godnaś nosić, to wianek z polnych kwiatów. Redania nie uzna tej koronacji. Zatem wybieraj, królu Radowidzie. Dokonujesz rozbioru Temerii, czy chcesz wojny ze mną? Ho, ho, ho. Ostatni z rodu jednorożca przyrzekł uznać wolne Edirn. Filipa Eilhart była świadkiem. Filipa Eilhart została oskarżona o zdradę stanu i jest moim więźniem. Była twoim więźniem, Radowidzie, ale już nie jest. Zasiądzie u mego boku w Vergen jako królewska doradczyni. Mocne słowa. Jak na dwulicową. God damn it. Normalnie jak w Sejmie. Nie ma co. Jeszcze brakuje Tuska i Kaczyńskiego. No. Przejdźmy do rzeczy. Nieważne. Dokument określający statut Rady i Kapituły jest, jak ustaliliśmy wcześniej, wierną kopią statutu odnalezionego w ruinach na wyspie Tanet. Najważniejszą sprawą jest desygnowanie królewskich doradców przez kapitułę. Dziś na wielu dworach rezydują przypadkowo wybrani magowie i czarodziejki. Jednak za czasów dawnej kapituły były to osoby specjalnie do tego wyznaczone. No, książę Penis. A czemuż nie mielibyśmy robić tego sami? Na ludziach tych spoczywa ogromna odpowiedzialność, wasza wysokość. Kapituła chce mieć pewność, że będą to osoby kompetentne. Niech zgadnę, osoby, które zadbają o interesy kapituły. Oczywiście, że tak. A podstawowym interesem kapituły jest dobro królestw północy. Zajebiście. Dokument został podpisany przez proponowanych przez nas członków kapituły i desygnowanych doradców. Czekamy już tylko na podpis Shiri de Tankard. Tej suki? O, w pizdu. Bez królewskich pieczęci będziecie mogli co najwyżej desygnować doradców pastu. Oho. To prawda, wasza wysokość. Mina moc zrzedła. Shiri de Tankard nie powinna w ogóle podpisywać tego dokumentu. Oh. Dobre. Triss Merigold jednak zdecydowałaś się przybyć. Tankard ma na rękach królewską krew. Nie może zasiadać w kapitule. Uuu. To kłamstwo. Ciszej. Masz poparcie tych oskarżeń, Merigold? Są świadkowie, którzy potwierdzą, że Shiri de Tankard stoi za zabójstwem Demavenda i Foltesta. Przedstawiciele przyszłej rady i kapituły. Shiri de Tankard winna być aresztowana i osądzona. Jeśli oskarżenia są prawdziwe, zostanie skazana na śmierć. Co do cholery? O, armia przyszła. Radowida. He? Na pewno Radowida, bo mają czerwone. Shiri de Tankard, dopóki zarzuty nie zostaną oddalone, nie możesz zasiadać w kapitule. Tyle ci pokażę. Masz przechlapana, pizdo. No, zabijcie ją. Nie znacie całej prawdy. Merigold nie wie, co mówi. Ona wie. Ciszej.
Czemu ją nie szczelą z kuszy od razu, tylko czekają nie wiadomo co? No zabić ją. Aha, dobra, Saskia się wkurwiła. Skrócie mu... O kurde, zabiła. Zabiła tego... Dobra, tu się szykuje ostry finał. I czy zadecyduje o losach Triss Merigold i Geralta z Rivii ten bydlacki smok? I jeszcze pomaga tej Shili. Czekamy już na tą bitwę ostrą, piekielną i zwieńczającą drugą część Wiedźmina. O proszę, zabrała swoją laskę na 500 metrów stąd. Nie no, przesadziłem. Może 50 metrów. Ale no kurde, no podpaliła cały Sejm i myśli, że teraz zapłaci za to. Dobra, walić mi te zlecenia na gargulce. Dobra, zamknij się! Zamknij się! Kurde, na łóżko jeszcze przyjdzie czas, ale nie dziś. Dzisiaj to trzeba smoka. Nie zawrócę. Zamknij się. Mogę jeszcze zapisać? Dzięki. Pozwoliłaś mi, dałaś mi 5 sekund. What the fuck? O, schody się zawalają. Uciekać, uciekać. A co mnie to obchodzi? Pale się. A kurde, co ja robię ze swoim życiem? Czekaj, daj mi wyjąć miecz. O, wynocha. Kurde, ale mnie podpaliła. I to strasznie. No, też cię lubię, wiesz? No i znowu się dałem podpalić. Co ja robię? Dobra, uciekaj, ty. Spóźniłeś się. Udało mi się ustabilizować teleport. Fajnie. Nie masz gdzie uciekać. Prędzej czy później ktoś cię znajdzie. Wolę odejść na własnych zasadach. Gdzie Leto? Sesentesis się nim zajmie. Aha. Nim i wszystkimi głupcami, którzy dostają erekcji na myśl o spaleniu czarodziejki. Gdzie on jest? Nie wiem, głupcze. Szukam go od zabójstwa Foltesta. Na pewno, jasne. Leto szukał nas wszystkich. Aha. Dałyśmy się nabrać na jego tępawą minę i ociężałe spojrzenie. Nie rozumiem. Aha. Loża szukała sposobu na pozbycie się Demavenda. To prawda. Był słabym, chimerycznym królem. Pod jego rządami Edirn stopniowo zdychało. Trzeba go było wyeliminować. Wybrałyśmy mniejsze zło. Zaś Leto akurat znalazł się pod ręką. Foltest i Henselt. Z tym nie mamy nic wspólnego. Po zabójstwie Demavenda, Leto wykorzystał złoto i magiczne wsparcie, by skontaktować się z Jorvetem. Elf miał go ukryć, dopóki nie przeciechnie, tak przynajmniej myślałam. To nie Loża wydała wyrok na Foltesta. Zatem kto? Nilfgaard. Leto to król kłamców i cesarz wśród zdrajców. Od początku działał ku chwale Wielkiego Słońca i Białego Płomienia tańczącego na kurhanach wrogów. Oszukał wszystko. Mnie, Jorveta, twoją głupiutką Trisunię i ciebie. No pięknie. Masz dowody? Przed chwilą otrzymałam wiadomość od agentki loży stacjonującej w Cintrze. Armia cesarska ruszyła. Właśnie forsują Jarugę. Myślisz, że w obecnej sytuacji północ może się obronić? Liczyć na kolejny cud pod Brenną? Nie wiem, ale to wy do tego doprowadziłyście. I odpowiecie za to. Nigdy nie uwolnicie się od piętna zdrady. To się jeszcze okaże, bo z tego miasta nikt nie wyjdzie żywy. Nikt nie opowie tej historii. Zamknij się. Jest pod kontrolą Filipy. Gdy zniknę, zmieni miasto w płonący grobowiec. Może i przegrałyśmy bitwę, ale wojna dopiero się zaczyna. Jednak ty nie weźmiesz w niej udziału, to twój koniec. Właśnie twój pizdu jebana. No chodź. Takaś mądra, takaś mądra. Jest nie tak. No. No i dobrze. Nie. Ty odpowiesz za to. Ja wolę popatrzeć, jak ty zdychasz. Nie wyjmę. Nie, kurde, daj mi spokój. Wolę popatrzeć, jak cię rozrywa to. I dobrze ci tak. Padła pizda. Co się ze mną stało? Co się ze mną stało? Bez jaj. Ej.
Ale... Co? Przecież to chyba chciałem dokonać wyboru. Chyba, że spadłem z tych wrażeń. No bez jaj. No wy chyba sobie raczycie żartować. No wy raczycie sobie żartować. Bez jaj. No po prostu bez jaj. No jeszcze raz, no i wszystko, no. Może jeszcze mnie wywalcie do tego, Flotsam, tam gdzie zaczynam. A, tu mnie musiał wywalić. Dobra. Pół biedy. To jest naprawdę pół biedy. Jeżeli będę musiała. Zamknij się. Po prostu zamknij się i koniec. Dobra. Mogę minąć tego smoka. Podoba mi się, wiesz? Mogę już się zakochać. Wprost. Dobra, dobra, dobra. Idziemy dalej, idziemy dalej, idziemy dalej. Nie, ja jestem tak odporny, że nawet smoczek mi nie pom... Dobra. Pomijamy to, bo to wszystko już było. A teraz mogę patrzeć, jak się rozrywa. Nie. 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 Zdechniesz, Rudosuku. Szybko i bezboleśnie. I git. O to mi chodziło. O, teraz zadziałało. Musiałem spaść. Niczym debil. Ale teraz mamy smoka do wyeliminowania. No proszę bardzo. Tak, to ma być ten miecz. No, wyjmij miecz, idioto. O, 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 o. O, szybko, szybko się udało. O kurde, ale to jeszcze i tak nie koniec. Bo smok i tak łatwo się nie podda. O, Geralt, Geralt, spokojnie, spokojnie. A Sheila zasłużyła na karę. Bo pizda i tak dokonała królewskiego czynu, zabijając Demavenda, więc odpowiedziała za to śmiercią dość taką obrzydliwie brutalną. Ale odpowiedziała za to. Dobra, wyjmuj miecz. No wyjmuj miecz, kurde, Geralt. Ty, on nie myje uszów w ogóle. O. Kurde, ty... Nie, to może lepiej znak Igni. O, kurde. Nie, to nie jest dobrze. W tej chwili. Weźmy znak Gwen. Dobra, a teraz jeszcze bym wziął znak Irden. Porozstawiał trochę. O, jeszcze może jeden znak Gwen. Dużo teraz znaku Gwenu trzeba używać. O, kurde, to mnie zaraz spali żywcem. Jak nie ogarnę się, to mnie to spali żywcem. O kurde. Ej no, znak Gwen, znak Gwen. O kurde. To smoczysko się zaraz na mnie rzuci. Pudło. O kurde. O, przestań. Kontroluj się, smoku. Dobra, znak Gwen ponownie. Dobra. Okej. Troszkę mi się wyczerpało. Pudło. Nie, ten smok mnie już naprawdę zaczyna przerażać. O, proszę, zienię sobie tym swoim pieprzonym ogniem. O, w pizdu. Ej, smoku, opanuj się.
Smoku się opanuj. Dobra. W pizdu. A! Ten smok coraz gorzej. Nie! 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 Ja się w ogóle nie zgadzam na coś takiego. Nie! Nie! No kurde! Ja... A wiecie co? I tak zgonów nie będę wycinał, bo to już jest ostatni odcinek. Tak przynajmniej ja sądzę i uważam. Więc nie. Kurde, co za gnój. Zarąbany smok. Kurde. No, no normalnie smok Harry'ego Pottera. Po prostu nic więcej. Dobra, użyj znaku Gwen. Chodź tu, smoku. Wredny, jebany. Pudło. O, dobrze, mogę cię bić. Przecież cię teraz tak sklepałem dwa razy mocniej niż dotychczas. Zbugowałem się w smoku. Dobra. Dobra. Jep. A, teraz widzę, że się smok już ostro wziął. Ja w sumie też, bo już chyba wiem, jak walczyć z tym gównem zasranym. No chodź tu, baby. Baby, chodź tu. Nie, to gówno dalej zionie z smokiem. Ogniem, przepraszam, smokiem, co ja pieprzę. Dobra. Palę się. Kurde. Dobra, jest. Ty gnoju. Dobra. Tak się chcesz bawić, inteligentny smoku. No już po tobie. No, no jeszcze dwa hity. Ja tak się nie bawię. Dobra, chyba już smok ma dość. No come on, teraz quick time event, nie? Trzeba uważać. Dobry. Jebut. Slow motion, a teraz uprowadzamy smoka. To już jest finał. O, dobrze, w samą porę, mój refleks. Teraz co trzeba będzie nacisnąć? A, o kurde, to musiało boleć. Z haczyka. Teraz trzeba będzie dokonać wyboru, bo wiem, że smokiem jest Saskia. O, jak mi przykro. Co zrobimy z tym smokiem? Bo ja bym oszczędził. A Saskia była naprawdę OP. I jak dla mnie ona powinna przeżyć. Dlatego ją oszczędzimy. Gdzie ty, Geralt, idziesz? Ty masz oszczędzić ją. A widzę, że Geralt dokonuje teraz mocnego wyboru. Zabić smoka czy odejść? Oj, jakie biedactwo. Geralt, podejmij naprawdę rozsądną decyzję, albo naprawdę wszyscy ci to zapamiętają. To jej wredne spojrzenie. Czy ją zabić, czy ją, nie wiem, dźgnąć, tudzież jeszcze można ją oszczędzić i odejść sobie w pizdu so much. To jakie jest twoje zdanie, panie smoczyco? Zabić smoka opłaca mi się, bo jak odejdę, to i tak mi to nic nie da. No Geralt, twój wybór, bo naprawdę tu nie ma co. Dobra, żeby już nie było tego zła. Dobra, dokonujemy dość nieciekawego wyboru. I tak już doznała zbyt wielu obrażeń. Dobra. Aż ptaki uciekły.
Okej, Geralt jakoś się tym zbytnie przyjął, wypił sobie Powerade'a, tudzież nie wiem, coś innego. A teraz, co tu się dzieje? Da fuck. I takie ostre da fuck. Spis czarodziejek loży. Uhuhu. Spis kulesz, którego możesz nam znaleźć. Aha. Ostro. Aha, to, o Boże, jak ona wygląda. Fu. Strasznie. Aha, ona teraz próbuje uciec, ale ona niewidoma jest. Nie zabijajcie jej. Ale ona jest niewidoma, naprawdę. O kurde. A jednak niewidome są lepsze. Ty kurde. Ona ma to wyczucie. Spaliła sobie dwóch temerczyków. Jakby gdyby nigdy nic. Ostre rzeczy się tu dzieją. Trzeba przyznać. No to Lockmuin się zamieniło w piekło. I to w... naprawdę nie ma co. No to teraz mamy stos podpalonych ciał. Trupich. A, teraz się to wszystko zamieni w proch i pył. A ten czarodziej to co za jeden, kurde, Chuck Norris? Aha, on zamyka te drzwi. Czyżby był właścicielem Lockmuin? Ale co z Geraltem? Opowiedzcie mi, bo kurczę, jakoś za bardzo nie wiem. Ha? Już? Podobno ma być jeszcze epilog. Więc liczę na ten piękny epilog. Aha. No, tak jak powiedziałem, będzie epilog. Naprawdę z tą grą dzisiaj się już niestety rozstaniemy. W ten czy inny sposób. I naprawdę liczę na to, że... będę miał szansę zagrać sobie w Wiedźmina trzeciego Dziki Gon. Chociaż nie wiem, czy mój komp przeżyje transfuzję gry. No, teraz miziają się. No dobra, na mizienie jeszcze przyjdzie czas. Jesteś cały? Co? Oczywiście. Mniej więcej. A smoczyca? Musiałem ją zabić. Przykro mi. To Eilhart powinna leżeć na dnie wąwozu z dziurą w brzuchu. I na nią przyjdzie czas. Mamy dowody. Rhys, po co to wszystko? Po cholerę się poświęcać. Mieć zasady, moralność. Jeśli na końcu zawsze triumfuje czyste, nieskazitelne kurestwo. Nie zawsze. Gdybyś nie powstrzymał Saski, spaliłaby miasto. Zginęłyby setki istot, a później w wyniku nieuchronnej wojny może i tysiące. Wybrałeś mniejsze zło. Dokładnie. Jestem zmęczony. Bardzo zmęczony. Ty! Chodźmy stąd. Kiedy? Leto pewnie zdążył uciec. On czeka na... Aha, to czeka. Dobrze. Tam, gdzie no to on też zginie, tym bardziej. Chodźmy. Za Foltesta. Kurde, nic idziemy. O. Dobra, to już jest ekstra finał. Mieli znacznie więcej zbrojnych niż przystało na pokojowe obrady. Da się przejść przez to? Zrób z tym porządek. Czarodziejki zabili paru śmiałków, którzy próbowali interweniować. Myślisz, że Rada i Kapituła przetrwają? Ich powołanie zapobiegło jeszcze przelewowi krwi. Ale czy przetrwają? Trudno powiedzieć. Ale nic lepszego nie udało się do tej pory wymyślić. Czarodzieje są częścią tego świata, czy to się komuś podoba, czy nie. Muszą mieć swoje prawa, swoje miejsce. Inaczej powstanie kolejna loża. Kurde. Dobra. Idziemy do Leto i on też odpowie za to wszystko. Nie ma bata. Jak smoczyca zginęła, to i Wiedźmin zginie. Spokojnie. The fuck? Nie! Jorvet nie żyje! Co the fuck? Nie. Nie, dobra, już myślałem.
skurwysyn jest w agonii. Wiem. Popatrz. Najzmyślejszy elfi bandyta. Zgnojony jak zwykłe ścierwo. Klnę się, że to robota jakiegoś maga. Kurwa. Nie wierzę. Powinieneś był brać tej błyskotki. Zapytają, co miał przy sobie. A ty im nic nie powiesz, rozumiesz? Zanim pójdziemy do... Leto. Hej, idźcie precz. Jeńca pilnujemy. Jeńca? Zensit? Zginiecie marnie. Jeńca? Jakżeście go pojmali? Nie twoja rzecz, dziwolągu. Dziwolągu, to ty zaraz będziesz miał przebity miecz. Co stało się z Roszem? Tak. Radowid chciał go kupić. Jak się co? Myślasz, Rosz odmówił. Aha. Rzeczy nigdy się nie zmieniają. Temeria może zniknąć z mapy, ale póki żyją tacy ludzie jak Rosz, jest nadzieja na jej odrodzenie. Nie rób mi wyrzutów. Sam pytałeś. Precz mówiłem! Ostrzegam ostatni raz. Sam to tego chciałeś. Dobra. I tak zasłużycie sobie na godną śmierć. Dobra. Zabawa się skończyła, panowie. Jorvet był zawsze po naszej stronie. A raczej ja brałem jego stronę, więc Jorveta uratujemy bez problemu. Kurde, gówno mi zrobicie. No fajnie, że jeszcze zanim dorwiemy Leto, to jeszcze mamy tu do czynienia z tymi gównami Henselta. No, proszę bardzo. Dobra, Jorve ci kup... już cię ratujemy. Ucałować cię w stópki? Nie wiem, makijaż ci zrobić? Co to było? To Jorve, jestem mu to winien. Widzę, że dużo mnie ominęło. Właśnie, bardzo dużo. Ta, jesteś w stanie mu pomóc? No pomóż mu. Przykro mi, Geralt. Potraktowano go wysoką magią. Leczenie wymagałoby czasu. Co? Królobójca mi się wymknie. Zostań z nim, Triss. Wrócę po was, gdy to się skończy. Geralt. Zostań. To sprawa między mną a nim. Nie musisz. Mogę. I musisz. Jak straciłem pamięć. Po zakończeniu obrad osłona upadła. Teleportuję Jorveta daleko stąd. Do Vergen. Dobrze. Uważaj na siebie. Dobrze. Kurde. Ty, tam są jakieś gargulce chyba. Albo bardziej takie golemy. Chwileczkę, przyjrzę się temu. Chyba, że się nie da. Dobra, w pizdu z tymi golemami. Teraz trzeba się zająć Leto. Wiedźminem, który odpowiada za zabójstwo Tyrstid i Filipy Eilhart. A biorę, oczywiście. Czyli ten koleś miał przy sobie to... cudne. O kurde, w pizdu. Ja pierdolę. A, gówno. Tak naprawdę. Chciałem tylko zobaczyć. Dobra, reszta to są syfy. Okej. Okay. Zróbmy jeszcze innego save'a. I możemy się już szykować do finału. Finału, który już zadecyduje o 100% wyborze Geralta. Aha, chyba będziemy mieli do czynienia jeszcze z nimi. Tak przynajmniej mi się wydaje. Czyli to są ci magowie wysoko rozwinięci. Dzień dobry! Mogę kilo ziemniaków? O, właśnie palą te ziemniaki. Tam, gdzie się coś dzieje. To prawda. Czasami zupełnie przypadkowo. A tym razem to też przypadek? Powiedzmy, że mam tu coś do załatwienia. W takim razie się pośpiesz. Kiedy skończymy sprzątać bałagan, który zostawili królewscy żołdacy, Loch Muin zostanie magicznie zapieczętowane. Aha. Wynosicie się stąd? Tymczasowo. Wkrótce wrócimy, żeby odbudować miasto. Loch Muin odzyska dawną świetność. Do tego czasu nie chcemy, żeby pętali się tu awanturnicy i łowcy skarbów. Radowid wam zaufał? Zdobędziemy jego zaufanie, kiedy doprowadzimy przed królewskie oblicze Shilan de Tancar. Ona nie żyje. I pozostałe zdrajczynie z loży. Ze schwytaniem de Tancarville będziecie mieli problem. Sheila jest sprytna jak liszka, ale znajdziemy ją. Źle mnie zrozumiałeś. Sheila de Tancarville nie żyje. Zabił ją niestabilny portal. Szkoda. Miała stanąć przed sądem. No i w pizdu. I tak stanęła. Powinna zostać skazana za zbrodnie, których się dopuściła. Widzę.
widzę, że winę stwierdzono jeszcze zanim stanęła przed sądem. To byłaby czysta formalność, a jednocześnie przestroga dla innych czarodziejek. W takim razie wywiodła was w pole. Wybacz, ale nie mogę poświęcić ci więcej mojego czasu. Dobra, też się śpieszę, kurde. Da fuck! No i sobie wszyscy nagle uciekli. A co z tymi ciałami? Dobra, walić to. Walić to wszystko. Teraz idziemy przed oblicze samego grubasa Leto z Gulety. Wyjmijmy już wiedźmiński miecz, bo wiem, że to będzie piekielna wojna. Dlatego ja go nie oszczędzę ani trochę. Zabiłeś Faltesta, dopuściłeś się zdrady. Zdrady wiedźminów i wrobienia mnie w królobójstwo, więc i tak zdechniesz. Co to tam się bawisz? Ty co tam trzymasz? Oddaj to. Moje. Siema. Napijemy się wodki? A, długo to trwało. No bardzo długo. To błyskotka z Megaskopuszyni. Właśnie. Diamenty. Dobre! Łapka w górę! Wystarczająco, by wybaczyć teleport. Cesarscy teoretycy magii zapewnili, że efekt będzie spektakularny. I był. Był. Dobrze. Gdyby przeżyła, mogłaby tylko cierpieć więcej i dłużej. A swoją naiwnością i pychą bardzo mi pomogła. Bez niej nic bym nie wskórał. Zapewne. Jesteś gotów odkryć kartę? Każdej grze prędzej czy później przychodzi taki czas. Lubię ten moment. Ale najpierw... Co? Napić się? Wódki? A wiesz co? A skosztuję. Daj. W takim momencie. W takim momencie jeszcze chleją wodę. Nie, po prostu nie mogę z nich. Może jeszcze jeden łyk? O, napij się, kolego. Gruby, spaszony kolego. I tak po tobie już będzie. Spokojnie, przyjdzie ten czas. Odzyskałeś pamięć? Nie całkiem. Pamiętasz, jak się spotkaliśmy? Uratowałem ci życie. Ładnie mi się odpłaciłeś. Jak mógłbym odpłacić się lepiej? Zająłem się twoją kobietą, Yennefer. Aha. Ja nie rozumiem, co w niej widziałeś, ale jak mawiają, de gustibus non est disputandum. O, coś sobie znowu przypomina. Leto mu pomaga. Kurde. Leto nie kłamał. Gon się zatrzymał. Pod drzewem wisielców upiorni jeźdźcy dokonywali selekcji porwanych. Wśród nich była Yennefer. Nie da się zabić upiora. Można go co najwyżej przegnać. Wie to każdy wiedźmin. A jednak jeźdźcy padali pod ciosami wiedźmińskich kling. Spod trupich pancerzy lała się czerwona jucha. Nie mieliśmy szansy zabić wszystkich. Było ich zwyczajnie za dużo. A to kurde. Ciekawe. Może to mu coś teraz da do myślenia. Chłopie, Geralt, zdaje się, że na chwilę odpłynąłeś. No. Wspomnienia wróciły. Pamiętam drzewo wisielców i dziki gon. Zabrali mnie w zamian za Yennefer. W takim razie pora odkryć karty. Chyba, że ścigałeś mnie tylko po to, żeby zabić. Ścigałem cię z wielu powodów. Jesteś mi winien wyjaśnienia. Niech będzie, że jestem. Jaki był ostateczny cel? Zabić tylu władców, ilu się da. Winę zwalić na czarodziejki. Wywołać chaos, przygotować północ na inwazję. I piękne słowa. Najbardziej bawi. Trafiliśmy na bardzo podatny grunt. Niezależnie od wyniku wojny, jeszcze długo będą się oskarżać, dochodzić praw, mścić i kłócić. Północ przypomina ogarnięty pożarem burdel, jak mawia twój przyjaciel Jaskier. Dlaczego na mnie czekałeś? Wiedziałem, że nie odpuścisz, że będziesz mnie ścigał. Nie mam zamiaru się ukrywać. Prawdę o mnie znasz tylko ty i kilka osób, których słowo nic już nie znaczy. Nigdy nie uważałem cię za wroga. Chcę iść w swoją stronę, ale jeśli będę musiał z tobą walczyć, niech tak będzie. Ta historia kończy się tutaj i teraz.
Dlaczego Wiedźmin zgodził się zabijać ludzi dla innego człowieka? Dla cesarza, Geralt. On nie jest zwykłym człowiekiem. Władcy z północy mogą mu co najwyżej własnymi pyskami polerować na kolanie. Dlaczego? Obiecał odbudować szkołę węża. Wiedźmiński zakon, w którym mnie stworzono. Szkoły wiedźmińskie na południu upadły dawno temu, a sami wiedźmini stali się banitami bez prawa wstępu do większych miast. Poza Eganem i Seritem jest jeszcze dwóch wiedźminów ze szkoły węża, których znam. Nie wiem, gdzie są, nie widziałem ich od lat. Teraz będą mogli przestać się ukrywać, wrócić do domu. Skąd wiedziałeś, gdzie znajdziemy Dziki Gon? Każdy wiedźmin noszący na szyi wężowy medalion zna to miejsce. Kiedyś nawet myślałem, że moją szkołę założono specjalnie po to, by rozwiązać zagadki. The fuck? Wiesz, kim naprawdę są miejscy Dzikiego Gonu? Z tego, co zrozumiałem, to były jakieś cholerne elfy. Wszystko okazało się wielkim oszustwem. Legendarny zwiastun wojny jarmarczną sztuczką. Zapewniam cię, że żaden bazarowy magik nie jest w stanie stworzyć orszaku widm, pędzącego po niebie, ani wywołać amnezji. Oświeć mnie zatem. Dziki Gon to fakt. Sam odpędzałem i zabijałem upiór Gonu. To duchowa emanacja awatary prawdziwych jeźdźców. Tych, których spotkaliśmy pod drzewem wisielców. Chcesz powiedzieć, że zabrały cię elfy? Materialne skurwysyny, najzwyklejsze w świecie? Swoim może i najzwyklejsze, ale u nas są obce. Wiesz, skąd wzięły się potwory w naszym świecie? Znasz teorię o koniunkcji sfer? Każdy wiedźmin ją zna. Więc wiesz, że istnieją inne sfery. Nasi najpotężniejsi czarodzieje są w stanie otwierać pomosty między światami. Przyzywają stamtąd potwory, które później musimy zabijać. Elfy, które widzieliśmy, pochodzą z innego świata. Nie zostały przyzwane. Same się tu dostały. Zapewne nawet dla nich jest to bardzo trudne i łatwiej im wysłać swoją duchową emanację. Osobiście wyprawiają się tu tylko w szczególnych wypadkach. Takich jak twój i Yennefer. Tak. Czyli elfy z innego świata i ich tresowane upiory. Czego od ciebie chciały? Domyślam się, ale to nie twoja sprawa. Opowiedz mi o Yennefer. Co się stało po moim odejściu? Miotała się w gorączce przez kilka dni, bredziła. Myśleliśmy, że nie wyjdzie z tego. W końcu doszła do siebie, ale była kompletnie zdezorientowana. Miała amnezję, jak ty. Co dalej? Szybko się okazało, że baba ma charakterek. Dała się nam we znaki. Uwodziła Egana, próbowała nas poróżniać. Po tym, jak się poświęciłeś, głupio było ją po prostu zostawić samą sobie. Nie przeżyłaby miesiąca. Miała odruchy i zachowania pasujące do księżnej pani, a była tylko czarodziejką bez pamięci. Byliśmy w sercu cesarstwa, a w Nilfgaardzie czarodzieje z takimi odruchami albo wyzbywają się ich bardzo szybko, albo rozrywa się ich końmi na Placu Zwycięstwa. Słyszałem. Podróżowaliśmy przez prowincję i wyciągaliśmy ją z kolejnych tarapatów. Aż pewnego dnia zwinęły nas tajne służby, mnie, Egana, Serita i Yennefer. Cesarskie tajne służby? Rozdzielono nas i przesłuchiwano. Długo i precyzyjnie, ale spokojnie. Bez przemocy. Tak poznałem Vatiera de Rideau, a parę tygodni później samego cesarza. Ja, prosty wiedźmin. Co z Yennefer? Nie widziałem jej więcej. Cesarz zaproponował mi misję w Królestwach Północnych. Co się zaś tyczy Yennefer, z jakichś względów była dla Emyra ważna. Podejrzewam, że to właśnie od niej dowiedzieli się o loży. Cesarski wywiad ma swoje sposoby. Wiem tylko, że Yennefer była w pałacu pod ciągłą obserwacją ludzi Vatiera. Później pojechaliśmy zabijać Królów Północy. Więcej nie wiem. Zatem jest w cesarstwie. A przynajmniej była, gdy wyjeżdżałem. Dobra, starczy, skurwielo. Kończmy to. Mam dość rozmów. Walczymy? Pewnie. Zostało jeszcze trochę wódki. Połyku, trzymaj. Nie, to rozpieprzę, po prostu nie. Mogę ci wypić do końca, bo wiesz, ty i tak już nie przeżyjesz, a wolałbym... No i na co on chleje, jak i tak za chwilę zginie? To co mu po tym? No i wódka się skończyła. Wojska cesarskie pewnie właśnie forsują Jarugę. Północ jest skończona, pora się wybrać na południe. Tam czeka mnie dobre życie. Jesteś głupcem, Leto. Ani ty, ani twój cesarz nie wzięliście pod uwagę jednej rzeczy. Niedola zbliża ludzi. Być może dzięki wam już wkrótce północ będzie bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. Ale to już nie moja sprawa. Nie jestem twoim wrogiem. Nigdy nim nie byłem. Jeśli mi pozwolisz, odejdę. I nigdy więcej.
więcej mnie nie spotkasz. Jeśli zmusisz mnie do walki, zabiję cię. Dobra, a teraz już naprawdę decyzja dość poważna. Trzeba podsumować kategorycznie twoje życie i zbrodnie, których się dokonało. No to zabiłeś króla Foltesta na moich oczach, aż miałem już po prostu rzucić padem przez okno, ale jakoś jeszcze sobie to oszczędziłem. No dokonałeś się jeszcze wielu innych zbrodni, dlatego porwałeś moją Triss, podmieniłeś kryształy. Nie, nigdzie nie pójdziesz w swoją stronę, walczymy. Gotowy? Bardziej nie będę. Dobra, koniec z tobą, śmieciu łysy. Proszę. Taki ziope. Okej, dobra. O ty. Kurde, ten wiedźmin naprawdę zaczyna. Ty patrz. On chce mnie rzeczywiście zlikwidować w taki sposób. Dobra. Mięczaku łysy. Kurde. Gdzie mam się żegnać? Już po tobie. Banał. Pfu! Cieniutko piejesz. Cieniutko! A, teraz epicki koniec. Slow motion, no po prostu nie. Jep. O kurde, Geralt dostał. I to dość poważnie. Druga runda? Szkoda, że nie ma Quick Time Eventu. Naprawdę, tego by brakowało. Myślę, że w Wiedźminie 3 będzie coś takiego. I będzie ich o wiele więcej. Koniec! Jep! Geralta nigdy nie zabijesz. No. Już? Oj, łysolku się, zbytnio przeliczyłeś. Pomacham ci na dobranoc. Pomacham. Bo tak naprawdę już jest to twój koniec. Czyżby to już był koniec serii? Tak oto Leto z Gulety pożegnał się z nędznym życiem. Geralt, możesz być z siebie dumny. Dzisiaj już tyle zabójstw dokonałeś, że to już chyba ci wystarczy. Ty miałaś chyba do Vergen pójść. Ale widzę, że chyba postanowiła wziąć co innego. Dobra. No. Nie przeżył tego, na pewno, bo on się już tak wykrwawił. Bydlak łysy. Okej. Okay. Jeszcze będzie trochę tych cutscenek. Poklep ją w dupę, no poklep. Jeszcze masz czas. Zanim cię pożegnamy. Zanim cię pożegnamy, naprawdę. No. No co ty jeszcze będziesz robił? Kombinujesz strasznie. Aha. Przekręci kołowrotek i przejdzie przez drzwi. Albo. O, biedroneczka. No, nie zabije jej, nie zabije jej. Geralt jest zbyt wrażliwy, jeżeli chodzi o biedronki. Nawet jest koloru jego rękawiczek. Dobra. Teraz trzeba przejść. Chodź, chodź. Wezmę cię jeszcze na barana. Nie wiem, no cokolwiek, ale żebyśmy stąd już uciekali. Dobra, Lochmuen zakończone. Seria z Wiedźmina zakończona. Niebywałe, a jednak. Oni już sobie idą.
Już będą napisy końcowe, bo chciałbym podsumować tę serię, którą zacząłem. W poszukiwaniu zabójców królów Wiedźmin przeszedł długą drogę. Spotykał ludzi sprawiedliwych i łotrów, a wśród tych drugich Bernarda Loredo. Loredo sprzedał flot sam królestwu Kedwen i rozgonił nieludzi na 4 lata. Ciekawe. Tego jeszcze nie widziałem. Proszę. Sam stało się bazą wojskową, z której wkrótce wysiedlono cywili. Co? O kurde, nie wiedziałem. Wedyrn Wiedźmin był świadkiem wielkiego zwycięstwa Saski i Smokobójczyni. Dolina Pontaru, niepodległa kraina leżąca w górnym Edirn, stała się ziemią obiecaną dla śniących o wolności wyrzutków. Nawet Zoltan Chivay, stary Wyga, uwierzył w sen o krainie szczęśliwości. Jednak dla marzycieli i architektów nowego porządku nadchodziły złe czasy. Tak myślałem. Czarne chmury nad Temerią gromadziły się już od śmierci Foltesta. Kraina pozbawiona króla była jak kawał sukna, który rozszarpywali między sobą baronowie. Ci drobni padlinożercy pieszli jednak w popłochu, bo zdobycz przybyli drapieżcy. Zjazd w Lokmuin przypieczętował bowiem los Foltestowego Królestwa, które zostało podzielone między Radowida Redańskiego i Henselta, władcę Kedwen. No cóż. Geralt z Rivi był świadkiem upadku Rady i Kapituły Czarodziejów. Teraz, po wydarzeniach w Lokmuin, obie instytucje zostały przywrócone. W ofierze zostały złożone Shelah de Tancarville i jej wspólniczki. Jednak dobrze. Radowid wymagał od dumnych czarodziejów również pokory i lojalności. Nie wszystkim to odpowiadało. Były to czasy wielkiej niepewności i zwykłego gwałtu, ubranego w formę królewskich dekretów. W tych niespokojnych dniach my, którzy wpływaliśmy na losy świata, nareszcie zaznaliśmy tego odpoczynku. Yo, peace, Jaskier. Żył do narzeczonej, a ja... Łe. Któż mógł przewidzieć, że burza który będzie w Wiedźmie 3 Dziki Gon. O, dobrze. Bardzo wam dziękuję za te 4 miesiące z Wiedźminem. Mogło być szybciej, ale naprawdę jak dla mnie przeżyłem coś nieprawdopodobnego. Jak dla mnie czysta, epicka opowieść o Geralcie, która była kontynuowana od drugiej, pierwszej części aż do teraz i jeszcze będzie trzecia część, którą mam nadzieję, że będę w stanie ją zagrać, nagrać, nie wiem, zobaczymy, to się wszystko jeszcze okaże, ale jak dla mnie podziękuję już Geraltowi za 41 odcinków, wiem, nierówno, ale właściwie to 42 odcinki, bo tam jeden odcinek podzieliłem na dwie części, więc dla mnie to były 42 odcinki i dla mnie wyśmienita część, coś nieprawdopodobnego, dla mnie ta część była kompletnie wszystkim. No tutaj widzicie różne dokonywane wybory, tudzież było właśnie zabicie Henselta przez Vernona Rocha, ale my go oszczędziliśmy, poszliśmy stroną Elfa Jorveta, który obecnie jest już zatruty, poobijany niczym, kurczę, ścierwo, pies, no coś takiego. Ale naprawdę opowieść fascynująca, fabuła wkręcająca, a walka niesamowita. I dla mnie Wiedźmin 2, Zabójcy Królów, jest jedną chyba z lepszych serii RPG, które w ogóle mogłem nagrać. I jak dla mnie grę oceniam na takie mocne 9 i 7 na 10, bo no były te lekkie niedociągnięcia. Tam tudzież spotykałem jakieś bugi, ale to taki w mniejszych częściach, dlatego 9, 7 na 10 to jest i tak mocna ocena. Dlatego też czekam na Wiedźmina 3 Dziki Gon, który myślę, że mnie zbije w ogóle z murów. I miejmy nadzieję, że trójeczka okaże się najlepszą grą RPG roku, jak nie oczywiście świata. Dobrze, po tym końcowym podsumowaniu myślę, że mogę już tutaj skończyć
farmazowanie o Wiedźminie 2, który dla mnie jest już zakończoną serią. Chwileczkę, myślę, że to mogę chyba pominąć. No tutaj widzę, że jeszcze będą jakieś dodatkowe cutscenki. Tego nie pominę niestety. Dlatego jak dla mnie Wiedźmin 2 gra OP, jeżeli chodzi o RPG. Czekam na kolejną część, a przede wszystkim czekam na kolejne gry RPG, które nagram. Nie wiem, planuję ze Skyrima, ale ktoś chciał, żebym jeszcze nagrał z Gothica 2 The Returning. Ktoś mi tam na Skype'ie pisał mniej więcej o tej grze, że godzin ma w pizdu. Było dwóch takich ludzi, którzy nagrywało tą serię. Jeden nawet miał 250 odcinków z tej serii. Naprawdę hardcore. Zobaczymy. Albo ten Gothic 2 The Returning, albo Skyrim. Zobaczymy. Zrobię ankietę, wy zagłosujecie, rzucicie głosem rozsądku, a ja dokonam też odpowiedniego wyboru. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie całego Wiedźmina 2 Zabójcy Królów. Dla mnie ta seria będzie pamięcią na bardzo długo. Nie wiem co z jedynką, może podejmę się wyzwania i może nawet bym zaczął nagrywać z jedynki, ale nie wiem czy będzie jeszcze sens. Zobaczymy, podejmiecie decyzję. Ja nawet zrobię ankietę. Wiedźmin, Powrót Białego Wilka, Skyrim czy Gothic 2 The Returning. Podejmiecie sami decyzję, zrobię nawet dzisiaj jeszcze ankietę, a wy rzucicie głosem, tak jak już powiedziałem. Jeżeli wam się spodobał ten ostatni, finalny odcinek, nie zapomnijcie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Ja się już tutaj z wami żegnam, wracam już do nagrywania, tydzień przerwy zrobiłem, nawet dla mnie dobrze, dla was pewnie jeszcze lepiej. Trzymajcie się, na razie, yo, do następnych serii.